Hej, hej, jestem Carmela i witam Was w 35. odcinku z serii The Sims 3 Nowe Światy. Słuchajcie, gdzie my dzisiaj zawędrowaliśmy? Do Tokio! A dokładnie do Tokiosu! Jest to Japonia w The Sims 3, ale kosmos! Słuchajcie, jestem w totalnym szoku, świat się zapowiada przepięknie. Dla mnie to takie trochę połączenie Alpine County, może z Borough. Właśnie połączenie takiego górzystego świata z ogromną metropolią. No jest przepięknie, a zobaczcie to, w ogóle ta dzielnica tutaj na wzgórzu, ale czad! O wow, i jeszcze to, co jest w nim najlepsze, to jest to, że jest zaludnione, słuchajcie, nie potrzebujemy tutaj żadnego więcej wprowadzania rodzinek, tylko mamy gotowy, zaludniony świat z rodzinkami stworzonymi specjalnie pod ten świat. No ja przynajmniej tych rodzin nie kojarzę z innych światów, tu chyba tak, jakaś bardzo japońska rodzina, ach no... Wow, wow, ja jestem zachwycona i nie mogę się doczekać, żebyśmy tutaj weszli do gry. I jeszcze tylko Wam wspomnę, że właśnie świat posiada mody, stety, niestety, pewnie to już widzicie, że wieżowce są właśnie z modów, więc jest paczka, którą przy pobieraniu właśnie musicie później wrzucić do folderu mods, ale myślę, że warto, bo zapowiada się bosko. Dobra, nie gadam więcej, tylko wchodzę tutaj, może do tego właśnie, bo to jest taka mała, bardzo azjatycka dzielnica, więc wejdźmy, zobaczymy jak będzie wyglądać. Na samym wstępie jeszcze skorzystam z okazji i zaproszę Was do subskrybowania mojego kanału. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie właśnie suba i łapeczkę w górę. To jest taka najprostsza forma wspierania, a zawsze bardzo motywuje. Także z góry dziękuję za suby i łapeczki w górę. I kochani, wow, co to jest? Co to jest? O kurczę, ale kosmos, zaraz Wam to pokażę. O, nie wierzę, zobaczcie na to, co się tu dzieje w tej dzielnicy. Jaki to jest w ogóle wielki dom na jakichś ruinach? No właściwie to nie są ruiny, ale na takiej jakby fundamentach zamku otoczony... Nawet nie wiem, jak to opisać. Otoczony jakąś właśnie takim murem zamkowym. Ale kosmos! No jest przepięknie. I tu mamy tę naszą azjatycką rodzinkę. Wow, dawno, dawno naprawdę nie byłam pod takim wrażeniem, przeglądając światy. Ale czad! Dobra, postawię ścianki. Ale czad, ale czad. Pokażcie mi się Simowie, bo Simowie tutaj też są bardzo ważnym elementem, bo jednak jak mamy taki azjatycki świat, to fajnie byłoby mieć też takie azjatyckie rodzinki. Mamy piękną Simeczkę, naprawdę ładna ta Simka. I kto tu jeszcze nam się skrywa? Kolejna jakaś azjatycka Simeczka. I jeszcze... ty to masz taką srogą twarz. No, ja bym się ciebie bała. Ale całkiem przystojny jest jak na Sima. Mhm. No, zacny. Zacny pan i zacne wykończenie tutaj domu. Może już wyjdę z tego taba, ale jak fajnie, jak inaczej, jak świeżo. W ogóle to jest dla mnie wszystko takie właśnie świeże, bo ja nie jestem w ogóle obeznana z kulturą japońską i chciałam Was też jeszcze poprosić o polecenie jakiegoś anime. Jeżeli właśnie jesteście fanami anime, to możecie mi w komentarzach polecić coś na początek, bo w sumie mam ochotę coś obejrzeć, a nigdy nie oglądałam zbyt wiele anime. Właściwie to widziałam tylko jedno, Vampire Knight, więc to jest jedyne, co kojarzę z anime, a bardzo chętnie bym sobie coś obejrzała, więc jeśli macie coś do polecenia na początek dla takiej osoby początkującej z anime, to z chęcią bym przygarnęła jakieś polecajki. No i dobra, lecimy na górę. Jaki ekstra pokój! To jest chyba z modów, to jest tak, to są mody, ale chyba nie wszystko. Tutaj jest ten plakat z modów. To jest z gry, także one są tutaj jakoś pomieszane, poplątane. Game over! Ile tu jest cudnych gadżetów! Ojejku, nie wierzę! I w ogóle te plakaciki tutaj, jakie cute, cute! Ale świetnie! Dobra, a zapal sobie jeszcze tutaj światełko, dziewczynko, wszystkie światła. Ale ładnie, jaki minimalizm. Nie mają ramy, tylko śpią na takiej macie, na materacu na macie. Ale fajnie, podoba mi się zupełnie inaczej. Jestem mega zachwycona, bo to jest dla mnie totalnie nowe, totalnie świeże, nieopatrzone i takie... O, wow.
wow. Dobra, totalny orient i lecimy sobie dalej. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Tu też jest jakiś dom, ale jest pusty. To tego otwierać nie będę, bo chciałabym może otworzyć ten. Ten przegląd chyba będzie trochę dłuższy niż poprzednie, bo się zapowiada zacnie. Otwórz, otwórz. To jest w sumie pusty? Nie, to jest zapełniony, zaludniony domeczek. I teraz chciałabym zobaczyć, co tam w środku mamy. Jakie to jest wielkie! What? Serio? Jakie to jest ogromne! Dobra, mają basen. No i może jakaś trochę świątynia? Nie, chyba po prostu basen. Taka strefa z basenem w piwnicy. Piętro wyżej. Ojejku. Ojeju. Ohuhu. Ale wy tak naprawdę? O, nie wierzę. Przecież to jest... No to jest rozmach, słuchajcie. No mnie zatkało. Wow. Nie wiem, o co chodzi właśnie z tymi przedmiotami na środku. Czy to jest do coś związanego z religią, czy... Dajcie mi znać, jeśli wiecie, o co właśnie tutaj z tymi sprzętami chodzi na środku, ale wygląda to przebosko. O, wow. Ale rozmach. Jaka łazienka w ogóle ładna. Mega. Ale mnie zatkało. Naprawdę. Zatkało mnie teraz. Przytkało mnie i totalnie nie wiem, co powiedzieć. A gdzie kuchnia? Bo oni może by potrzebowali gdzieś coś ugotować. Chyba, że to jest kuchnia? Nie, to nie jest kuchnia. To na pewno nie jest kuchnia. Tu jest zejście właśnie do tego basenu. Tu jest stół. Może tu gdzieś jest kuchnia? Nie, to jest łazienka też w ogóle. Ale to jest wielkie. A wyżej? Może wyżej będzie kuchnia. Tu jest jedna sypialnia. Tu jest kolejna. To wygląda trochę w ogóle jak parcela publiczna, ale... Bo tu jest mnóstwo różnych sypialni. Ogromnie długie korytarze. A wyżej? I takie pokoje do spędzania czasu w różny sposób. Nie no, może to jest po prostu taki dom. No sama nie wiem już, czy to jest coś bardziej robione pod hotel, czy po prostu dom, ale mają rozmach. O, nie wierzę. W ogóle... Oh. Dobra, już nic nie mówię, bo nie jestem w stanie wydusić z siebie nic konkretnie spójnego, więc... Powiem po prostu, że jest przepięknie i wow, 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 no, ja wiem, że nie wszyscy lubią mody takie na wieżowce i w ogóle mody w światach, ale no tutaj one robią robotę, no robią, no jest przebosko, no wow, takie mody to ja lubię, kochani. Cmentarz, cmentarz, sprawdźmy cmentarz, jej. Jejku, jak ładnie. Jest bardzo klimatycznie. Jest... Wow. No, twórca ma wyobraźnię, ma talent. Czemu tu są samochody na nagrobkach? Czemu to... Ale o co chodzi? Czemu tu są samochody na nagrobkach? Nie rozumiem tego. Czuję się tutaj taka lekko zagubiona, bo nie bardzo rozumiem właśnie... kulturę japońską. Myślę, że byłoby mi łatwiej, gdybym ją znała po prostu, ale nie no, myślę, że z tymi samochodami to może być jakiś taki lekki przypadek, że chyba raczej sobie nie stawiają samochodów na nagrobkach, ale okej, dobra, lecimy dalej, zobaczymy, co będzie tutaj jeszcze na nas czekać. Tu mamy centrum naukowe, czy to jest królicza nora, tylko zabudowana takim pięknym wieżowcem, czy... Zaraz zobaczymy, bo ja nie kojarzę tego obiektu. Wydaje mi się, że to jest nałożone tak. A nie, słuchajcie. To jest chyba zrobione z dywanami. Bo, gdyż iż ponieważ, no to wygląda jak prawdziwy ośrodek naukowy. No nie mówcie, że to będzie faktycznie taki... Wow! Drugi taki piękny ośrodek naukowy jest w Greymount Bay. I to jest tam zrobione na zasadzie oceanarium.
a tutaj mamy prawdziwy ośrodek naukowy z taką, widać, że wysoką technologią, roboty. Wow, wow. Zresztą Japonia słynie z tego, że oni są dość mocno rozwinięci, więc technologicznie, więc to mnie akurat nie dziwi. Ale no to wygląda kosmicznie dobrze. I tutaj, co tu jest na samej górze? Czemu nie mogę tam podjechać? Dobra, mogę. Ale nie mogę chyba jednak. Coś mnie wywala. Okej, dobra. Już panikuję. Jaki piękny widok w ogóle. Uuu, jak ładnie. I to jest właśnie jako ośrodek naukowy. Ale czy tu jest ten dywan? Czy może jest ukryta gdzieś ta królicza nora? Bo ostatecznie jej nie znalazłam. Chyba, że ona może być na tym piętrze. Może to jest zrobione tak, że tu jest wejście do tego ośrodka naukowego i to jest ta królicza nora. To może być tak rozwiązane. W każdym razie budynek z zewnątrz jest OMG, epicki. No, jest ładnie, jest pięknie. Warto było do niego zajrzeć. Ogromny plus za tę parcelę, naprawdę ogromny. O, nie, 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 nie klikaj mi tutaj Carmela jak szalona. Jest, udało się zamknąć. Co to jest? Namco. To może wyglądać epicko w środku. Pokaż mi się, kotku, jak wyglądasz w środku. Tylko coś mi się chyba gra przecięła. Czemu tak? Mogę cię zobaczyć? Mogę cię zobaczyć? Jakie kolorki! Czy to będzie karaoke? Czy to będzie karaoke? Nie, to jest taki taka miejscówka z grami właśnie, ale myślałam, że może karaoke też tu będzie, bo Japończycy chyba bardzo lubią karaoke. Tak, to do tego sięga, do tego się, na tym się kończy moja wiedza o Japonii, słuchajcie, że lubią karaoke. Nie wiem, czy oglądaliście Herosów, ale chyba Hiro z Herosów był z Japonii. Nie chcę tutaj walnąć jakiejś gafy, ale wydaje mi się, że on był z Japonii i tam był taki motyw z karaoke i też stąd to kojarzę. Jejku, jak cute, jak cute! Ojej, ojejku, jak słodko! No przesłodko, no bardzo uroczo. Oj, tutaj takie miejscówki. O, przepięknie. Aż mam ochotę naprawdę się wybrać do Japonii. Jakoś nigdy to nie był kierunek, do którego mnie ciągnęło mocno, ale ojej, jak ładnie, się rozklejam tutaj, przepraszam kochani, ale naprawdę mi się strasznie tu podoba i jest ten bar, to jest tutaj, będzie u góry bar, tak? Czekajcie, nie, no tak, nie, to są billboardy, ale jak kojarzę, że to jest część budynku chyba z jakiegoś baru, w sensie klubu, nie wiem jak to zostało połączone, słuchajcie. Ale wygląda to bardzo dobrze. Ach, no świat robi wrażenie. Już po trzech czy czterech działkach, parcelach możemy stwierdzić, że tutaj się będzie działo, że tu będzie przeepicko. A to? O, to jest kafejka internetowa. O, no, to ja to muszę sprawdzić, kochani. Enraz, otwórz mi to. Tu mnie wszystko będzie interesowało, dosłownie pewnie wszystko. Ale pięknie, tu jest sklepik na dole, o, to mi się tak z The Sims 2 kojarzy, słuchajcie, oj, ten krokodyl boski, ale zacnie, o, jak cudownie, a co to jest, to są, aha, dobra, to są takie biura raczej chyba do wynajęcia, ale świetnie, ale pięknie, ale mi się to podoba, ojejku, dobra, a tam obok był chyba jeszcze jeden budynek, tak, tylko okej, dobra, piętro wyżej, coś się jeszcze dzieje. Ale fajnie. O, nie wierzę. Co to jest? O co tutaj chodzi? Czy tutaj można sobie jakieś walki robotów robić? Albo nie, to chyba chodzi o taniec, że oni coś niby mają tańczyć? Ale jazda. Ale kosmos. Wszystko tutaj właśnie takie mega nowoczesne. A tu? Aj, to jest w ogóle połączone ze sobą te dwa budynki. Tu mamy przejście. Tu jest bar. Ale pięknie, nie, właściwie taka kafeteria, piekarnia, cukiernia. Ale pięknie, no mega, ojejku, ale by się tu świetnie grało. Słuchajcie,
tu by się prześwietnie grało. O, już mam pomysł na serię, ojej. Zawsze za każdym razem, jak przeglądamy Nowy Świat, to mam pomysł na jakąś fajną serię i mam ochotę ją rozpocząć. O, Remiza Strażacka. Pokaż mi się, Remizo. Ja zawsze też, znaczy nie zawsze, ale często sprawdzamy właśnie Remizy Strażackie, więc jestem ciekawa. Uuu, Biały Wóz Strażacki? Ej, szary! No na tyle światów, ile przeglądaliśmy, to szarego nie było. Widzieliśmy chyba żółty, widzieliśmy chyba turkusowy, ale szarego to jeszcze nie było wozu strażackiego. Chyba, że to mi się kolory nie doczytały jeszcze, ale nie no, obstawiam, że on jest szary. Dajcie znać, czy faktycznie w Tokio, w Japonii są szare wozy strażackie. A nie, dobra. Carmela Lama! Jednak się nie doczytały te kolory. Dopiero teraz wczytało na czerwono. Dobra, nie było pytania, kochani, nie było pytania. Ach, dobra, lecimy piętro wyżej, ale tu bosko. Ojejku, jak to ładnie. I ten żółty kolor, taki uroczy. No bardzo mi się podoba. W ogóle ta kuchnia tutaj, ta część z restauracją, znaczy z restauracją, ta część śniadaniowa bardziej, kojarzy mi się właśnie tak z porankiem, z takim, no, śniadaniem. Żółty kolor mi się chyba kojarzy też właśnie z porankami, może dlatego, że słońce niby takie żółte, że słońce wstaje, wschód słońca, nie wiem, jakoś takie mam skojarzenia. Żółty kolor to jest dobry kolor na poranek. I mamy też pokój dla naszych strażaków, nawet mają balkoniki. Ojejku, przepięknie. No wszystko jest tutaj boskie. Ja się tu będę cały czas zachwycać, bo wszystko mnie tutaj po prostu w zachwyt wprawia. Jest cudnie, jest naprawdę cudnie. Widoczki jeszcze chcę sobie zobaczyć. Ojej, tam jest to wzgórze, zaraz tam pojedziemy na to wzgórze. Wulkan, wulkan! Jeju, jak cudnie, o! Ojejku, i plaże chcę zobaczyć. I aż mi coś wpadło do oka, słuchajcie, i aż mi oko boli. Tak, to ten świat mi wpadł do oka, zdecydowanie ten świat. I zobaczmy, czy właśnie będzie jakaś plaża. O, oczywiście, że jest plaża, jest przepiękna plaża i blisko plaży mamy jeszcze taki futurystyczny park pod kopułą. No, czy można chcieć więcej? Ta, tu też coś jest zbudowane w środku. To nie jest taki zwykły park, słuchajcie, pod kopułą. Tu jest coś zbudowane. W ogóle czaszka. O co kaman? O co kaman? Ale bosko. Ale bosko. Czy w ogóle... co? Jakieś lochy? Jakieś pułapki? Coś do... tak... Trochę totalnie mnie to teraz wybiło, bo zobaczcie, tu są niby jakieś pułapki, żeby, aha, żeby tu się dostać, to trzeba pokonać tamte pułapki. Później można... O, nie wierzę, jeszcze takie rzeczy tu można robić. Później trzeba zdobyć gdzieś jakoś klucz, albo wcześniej klucz zdobyć trzeba i można się dostać tutaj i stąd... Możemy, słuchajcie, dostać się wyżej i rozwiązać jakąś zagadkę. No w tym momencie to mnie tak delikatnie mówiąc przytkało już do końca. Jest niesamowicie. Twórca nie dość, że stworzył przepiękny świat, to jeszcze się pokusił o stworzenie zagadek i części takiej fabularnej. Jejku, jakie cudo. Oj, tu mamy resort. Tak, dobrze spojrzałam. To jest resort? To chyba będzie... Nie wiem w sumie, czy to jest resort, czy to jest po prostu plaża. Ale zaraz się tu rozejrzymy. Chyba plaża. Jej, jak... ale jaka ładna. Jaka ładna. O, słuchajcie, nie no, nie mam słów. Zastanawiam się, czy to nie będzie świat, który trafi do mojej... top 5, bo już mam top 3, ale myślę, że ten świat mógłby spokojnie trafić do mojego top 5. Jak cudnie. Nie no, resort to nie jest, ale to jest po prostu przepiękna plaża. Świetnie zagospodarowana z... O! Te lampiony, kocham lampiony. Kocham lampiony. Jakie cudo! Jakie cudo, daj mi taba. Dlaczego nie mogę tutaj tabem operować? Co mi się zepsuło z tabem? Hej. Aha, teraz już działa, więc po prostu na tamtej działce się nie dało włączyć taba. Okej, dobra, co my mamy dalej? Tutaj jest... To jest wysypisko.
Uj, możemy sobie tak, słuchajcie, pogrzebać tutaj w złomie, poszukać złomu. Uwielbiam te takie zniszczone auta. Ale okolica, ale klimatycznie, jej! Świat jest boski, naprawdę. Ostatnio takie wrażenie na mnie chyba zrobiło albo Borowsberg, albo São Paten, albo Greymouth Bay. To były właśnie moje top 3 światy i ten naprawdę im dorównuje. Naprawdę, wow! Naprawdę! O nie wierzę, jak tu jest cudnie! Jak tu jest cudnie! Aż mnie po prostu zatyka. Baza wojskowa, otwórzmy to, bo jestem ciekawa, czy to też będzie zbudowane cokolwiek tam w tym, ale myślę, że może być, bo nie kojarzę tego budynku. Więc myślę, że on może być tak, dokładnie. A, statek kosmiczny! Spisek rządu, słuchajcie! Rząd, który przetrzymuje UFO w swoim magazynie, w swojej siedzibie. O nie wierzę, jaki kosmos! Zobaczcie! Statek kosmiczny! Ale jazda! Ale jazda! Mam ochotę po prostu krzyczeć z wrażenia! O nie wierzę, może nie będę krzyczeć bez pół do drugiej w nocy, ale... Jest naprawdę, słuchajcie, kochani, przebosko. Nie no. Jestem w przeogromnym szoku. Na zmianę, po prostu mam ochotę krzyczeć z wrażenia, z zachwytu i po prostu zatyka mnie i nie wiem, co powiedzieć i jest głucha cisza, bo taka jestem oszołomiona tym wszystkim. Ale jest pięknie. To jest moje największe zaskoczenie. Ja nie przeglądałam za bardzo zdjęć. Znalazłam tylko gdzieś właśnie informacje o tym świecie, że to jest Tokio, że w The Sims 3 i nie przeglądałam za bardzo zdjęć, więc naprawdę nie wiedziałam, jak on będzie tak naprawdę wyglądać. Więc moje zaskoczenie jest tym większe, bo nie spodziewałam się czegoś tak dobrego. O, ja cię kręcę! O, i mamy metro, słuchajcie. I tu kolejna plaża, ale jaka piękna, jaka dzika. Serio? Serio, jak pięknie, jakie miejscówki. Czy tam jest miejsce do nurkowania? Co tu jest? Ej, co tu jest? Tu coś jest. Nie mam pojęcia, co to jest, ale dziwnie, słuchajcie, sobie tutaj wisi nad wodą. Nie wiem, o co chodzi z tym. Nie mogę się tam bliżej dostać. Tam też nie mogę już bliżej podjechać. Ale nie wiem, co to jest. Może coś się zepsuło, może coś z terenem właśnie, czy coś, ale dziwnie tam sobie na horyzoncie się mieni. Statek! Statek! Wrak statku! Ale jazda, ale pięknie, ale się jaram. O matko, ale się jaram. O, jak cudownie. Tu jest gdzieś park chyba jeszcze. Tak, to jest to, co mi się wcześniej w oczy rzuciło. Jak bosko, jak bosko. Ojejku, jejku, jejku, jak mama. Dawno nie widziałam świata z takim klimatem, naprawdę. Jest przepięknie. Jaka miejscówka cudna. O, wow, po prostu, o wow, o wow, o wow, tu jest jakaś świątynia, piękna taka cała świątynia, aż śpiewam, słuchajcie, na cześć tego tworu, o nie wierzę, jak cudnie, o nie wierzę, jak cudnie, jakie domki przepiękne, ale mega klimacik, w ogóle tutaj te lampeczki jeszcze tak od jednego do drugiego, o, dobra, otwórz to, otwórz to, otwórz to. Jakbym chciała wyciąć moje wszystkie och i ach, słuchajcie, z tego materiału to chyba by nic nie zostało. Ale super. Dobra, to jest magazyn. Tak, Karmela się już nawet i na magazyn cieszy, ale to wygląda trochę na jakąś taką... kojarzy mi się z taką dziuplą, wiecie... jakieś cicho, ciemne interesy. Tutaj coś na stole, jakieś targi dobijane, chociaż nie, to jest chyba... Co to jest? Nie mam pojęcia. Nie wiem.
nie wiem, w sumie jakaś azjatycka gra, japońska. To mi w pierwszej chwili wyglądało może na jakiś sprzęt do tatuowania, ale teraz widzę, że to są chyba pędzle. Tu jest łóżko. A to w ogóle jest dom, czy co to jest? Carmela, bo ty nie sprawdziłaś. Dziewczyno. Co to jest? To jest chyba dom. To jest chyba domek, słuchajcie. Aj, tu rodzinka normalnie mieszka. Zamknij, a tu jestem. Tak? Czy nie? Nie, no to nie. Nie pokazuje, żeby tu ktoś mieszkał. Więc to może być też parcela publiczna. I tu też jest chyba zapewne parcela publiczna. A któryś z tych to będzie dom? Nie czytam tych nazw, bo będę je kaleczyć. Ale to wygląda, jakby wszystko tutaj było dookoła parcelami publicznymi. Jeszcze to zobaczymy, bo to może być jakiś sklep, może? Tak, sklepik, ale cudny. Ale cudny. O, jeszcze te automaty. Jak bosko. Mega bosko, mega. Podoba mi się, strasznie mi się tutaj podoba. Naprawdę, ja nie jestem jakąś wielką fanką właśnie Japonii. Nigdy nie byłam, przynajmniej. Ale teraz mi się tak tutaj strasznie podoba. I powiem wam, że nawet dodatek do The Sims 4, który wyszedł z Śnieżna Eskapada, z tym japońskim światem, to nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia jak ten. To w porównaniu do tego, co dostaliśmy w The Sims 4, to jest kosmos, słuchajcie. To jest niebo, a ziemia. Jej! Jej! Tu jest jakiś bazarek właśnie. Nie, no to się w głowie nie mieści. To się totalnie w głowie nie mieści. Otwórz, tu jest jakiś dom, jakaś rodzinka mieszka. Pokaż, dlaczego ten Sim jest zielony? O co chodzi? Czy on jest jakimś dżinem? Czy... O co kaman? Ksorin, Bizi. Bizi. Pokaż się, Ksorin. Ja opuszczę ścianki. Chciałabym ciebie zobaczyć. Ksorin, tylko... całkowicie muszę opuścić. O, ty jesteś kosmitą! Kosmitą albo elfem, ale chyba kosmitą. Ksiorin, a ty, kobicinko, kim ty jesteś? O, jaka fajna babeczka, starsza już trochę, ale pięknie. No wszystko mi się tu podoba, wszystko, po prostu wszystko. Tu nie ma chyba żadnej rzeczy, do której bym się była w stanie przyczepić. Po prostu wszystko mi się tu podoba, naprawdę. Nie mam się do czego przyczepić. Pierwszy świat, w którym chyba, no może nie pierwszy, ale jeden z niewielu, w których jestem w stanie stwierdzić, że nie mam się do czego przyczepić. Totalnie. O wow, tu jest ogromna posiadłość. To mi się strasznie z Mulan kojarzy. Oni też mieli taki wielki dom otoczony chyba murem i no bardzo mi się to z Mulan kojarzy. Czy to nie jest świątynia jakaś też taka prywatna? Otwórzmy w ogóle ten dom. No ten przegląd będzie długi, ale ja tu się nie mogę powstrzymać. A nie, to jest miejsce do ćwiczenia karate. Karate Kid. Oglądaliście Karate Kid? Dajcie znać w komentarzach, czy oglądaliście. O wow. Jaki ogromny ten dom jest. Jaki ogromny gabinet. Nie, no to jest pokój. Tutaj nie rozumiem tych takich korytarzy malutkich. Nie wiem, o co z nimi chodzi. A, może to są niby jakieś szafy. Tutaj jakiś salon. Kolejny niby salon. Sypialnia, jadalnia, ale pięknie. Kuchnia. I nie rozumiem tego pomieszczenia. To takie też salonowe trochę. I to też salonowe trochę. Więc nie wszystkie pomieszczenia jestem w stanie zrozumieć, ale podoba mi się strasznie. Strasznie, naprawdę. Jestem. Wow, jestem mega zachwycona. I wiem, że będę sobie tutaj kiedyś pogrywać. Na pewno będę sobie tutaj kiedyś pogrywać. Świat ląduje w moim top 5. Nagrałam wam top 3, więc może kiedyś wam nagram top 5 światów. A to co to jest? To jest... Aha, tu jakieś mieszkają gwiazdy, celebrytki. A to? Spójrzmy na to, bo to też wygląda na taką małą kawiarenkę. I może być zacne, słuchajcie, zacne. Ojojoj, nie, wychodź, nie wychodź, Karmela, jeszcze nie wychodź. Sprawdzimy właśnie, jak wygląda ten lokal. Tylko niech nam się wszystkie kolorki doczytają.
No, doczytały się i słuchajcie, jest przeuroczo. Jest oczywiście przeuroczo, no, no tutaj żadna parcela jeszcze mnie nie rozczarowała, jeszcze i na pewno podejrzewam, że nie rozczaruje. Wow, jest pięknie i skoczmy sobie jeszcze na górę. Na górze mamy galerię sztuki, tak, galerię już mi się jęży, jałżyk mi się trochę plącze i jeszcze piętro wyżej, aha, kolejne piętro z galerią sztuki. No to nie jest mój ulubiony typ parcel, w sensie ja nigdy z tego nie korzystam z moimi simami, ale fajnie, że jest i jest naprawdę ładnie zrobiona i te takie słupki dookoła tych różnych atrakcji, tych różnych arcydzieł. Ojej, ojej, ja się nie przyglądałam, ale jakie ładne obrazy. Wow, właśnie, bo ja się nie poprzyglądałam temu. Słuchajcie, jest przepięknie. Jest przepięknie. Jeszcze scena jest też do występów, także no, robi parcela wrażenie. Robi, jak wszystko zresztą tutaj, kochani, tutaj wszystko totalnie robi ogromne wrażenie. Zamkniemy sobie jeszcze tę działeczkę. Zamknij, gdzie ty jesteś tutaj, żeby cię zamknąć? A, ja nie otwierałam, więc nie muszę zamykać. Skleroza nie boli, słuchajcie, tylko się trzeba nachodzić. Tu mamy jakieś jeszcze restauracje. Chciałabym otworzyć jakieś mieszkanie i powiem wam, że się trochę pogubiłam, gdzie ja już byłam, a gdzie mnie jeszcze nie było. Więc może się tak na spokojnie rozejrzymy i jeszcze raz. Tutaj mamy... O, co? Czy tu jest wesołe miasteczko? Czy tu będzie wesołe miasteczko? Nie! Nie! Nie, nie wierzę, nie, to się nie dzieje. OMG, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, kochani? Ale mnie przytkało teraz. Ale mnie przytkało. I jeszcze w ogóle te motywy. Tutaj mamy western. Tutaj jakiś futurystyczny trochę, właściwie to cyrk powiedziałabym chyba, chociaż te kostki mało cyrkowe, ale cała reszta to taki cyrk po prostu. O, wow. Ogromna scena występów. Przepiękny, bajkowy labirynt z żywopłotem. Trochę Alicja w Krainie Czarów, trochę bardzo Alicja. O, jak cudnie. I ojejku, jeszcze chatka z piernika. O, mega. Mega. Mega, mega, mega. Wzruszyłam się, naprawdę. W tym momencie się wzruszyłam. Wzruszyłam się. Bardzo się wzruszyłam. Uwielbiam oglądać takie rzeczy, które budzą we mnie później takie emocje. Ach, ojej, park główny. Spójrzmy na to, bo to wygląda przepięknie z góry. I będzie pewnie przepiękne. Tu się nie ma czego innego spodziewać, jak właśnie czegoś wybitnego, bo tutaj wszystko wygląda wybitnie. Ajajajajaj, dobra, przejrzyjmy po kolei piętra. To pewnie też jakaś świątynia, czy coś. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale z zewnątrz tak to trochę wygląda. Na pewno mamy łazienki na samym dole i możemy pójść piętro wyżej. Nic chyba nie będzie, tak. Jest pusto, więc trochę to wygląda na taką świątynię, ale z zewnątrz budynek robi robotę niesamowitą. I tutaj mamy stragany chyba. No, tak to wygląda, jakby to były stragany i moglibyśmy się tutaj też rozstawić z towarami, sprzedawać towary. Tutaj mamy jakiś mini plac zabaw, taką część dla dzieciaków. Tu jeszcze jakieś stawy, oczka wodne, no przepięknie. Ojejku, most. Ojejku, jak pięknie. Wow. Wow, no tutaj można się tylko zachwycać. Zachwycać, wzruszać, jest przebosko, kochani. A to co to, to? A to ten basen, właśnie. To ten basen, ale taki... Taki odpicowany, na bogato, no zobaczcie na to. Już w środku nie będę sprawdzać, ale z zewnątrz w ogóle, co tu się dzieje, jaki kosmos, te skały dookoła. Ale kosmos. Może sprawdzimy jednak, bo to wygląda niesamowicie. Czy tu coś będzie też takiego epickiego w środku? Tu mamy jacuzzi.
Okej, tutaj jest wejście właśnie do basenu i on jest też częściowo zewnętrzny. Tu mamy też basen, tu mamy basen, a tutaj są oczka wodne obok tych basenów i one tworzą tak jakby takie złudzenie całości. Tu kolejny basen, no świetnie jest to zrobione. Wow, przepięknie. Ja się w ogóle nie zorientowałam, że to jest, że to nie jest całość. Dopiero jak otworzyliśmy, to zwróciłam uwagę, że to jest oczko wodne, a tu jest basen, ale kreatywne. Czy w Japonii jest właśnie podział na baseny męskie i damskie, dlatego to było tak przedzielone na pół? Dajcie koniecznie znać, czy tak faktycznie jest, bo tak mi się skojarzyło, że to może chodzić o to, że jest podział może w Japonii, nie wiem, ale. Ale jeśli tak jest i wiecie, to dajcie proszę znać, bo to bardzo, bardzo mnie w tym momencie zainteresowało. Jejku, jak to jest cudnie! No i słuchajcie, otworzymy sobie jeszcze jedno z mieszkań, bo tutaj na wprost tego parku dużego właśnie jest taki mały apartamentowiec, więc ja bym zobaczyła z chęcią, jak będzie wyglądało to mieszkanie. Ładnie! Jejku, fajnie! Poczekajcie, zapalimy sobie jeszcze światełko, bo trochę tu ciemno. Ale jej fajnie, czuję, że te mieszkania będą mieć właśnie bardzo duży potencjał, że będą ładne. Podoba mi się ten beton na ścianie, jest tak surowo, ale jest przyjemnie. Jest bardzo przyjemnie. I sypialnia jest już troszkę bardziej taka przytulna. I łazienka, tylko szkoda, że wejście do łazienki jest ze sypialni. Jak ktoś was odwiedzi, to wtedy musi wam przełazić przez sypialnię, nieładnie mówiąc. Ale. Jest bardzo ładne to mieszkanie. Ja może bym tylko troszeczkę zmieniła układ, żeby łazienka była właśnie dostępna dla gości, którzy by nas odwiedzali, żeby nie musieli przechodzić przez sypialnię. Może to bym korytarz po prostu pociągnęła troszeczkę jeszcze i kosztem sypialni zmniejszyłabym sypialnię właśnie. Ale no nie czepiając się już do tego, to naprawdę jest zacnie. Wszystko mi się tutaj podoba. I spójrzcie, kochani, na te wodospady. Spójrzcie na to, jak tu jest bosko, jak tu jest pięknie. Jakie tu są widoki po prostu. To mi się w głowie nie mieści. Te wodospady, ten teren, to miasto. No cudo, po prostu cudo. Zrobimy sobie teraz takie małe podsumowanie. Dla mnie 10 na 10, jestem zakochana, jestem zauroczona, mam ochotę na coś totalnie japońskiego. Teraz nie wiem, będę chyba siedzieć jakieś anime oglądać po nocy, bo tak mi się tutaj spodobało i jej, jakie to piękne. Nie wierzę po prostu, że spotkałam tak piękny świat i no nie spodziewałam się, naprawdę się nie spodziewałam. Jest cudny, jest przeboski i wiem, że będę sobie tutaj pogrywać kiedyś. Na pewno zrobimy sobie jakąś serię. Jajajajajajaj, no po prostu oszalałam, oszalałam, zakochałam się i mam nadzieję, że Wam się podoba, bo jestem mega zachwycona, mi się bardzo, bardzo podoba. Także kochani, grajcie, pobierajcie. Bawcie się dobrze. Ja Was oczywiście zapraszam do komentowania, do łapkowania, do subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.